Moi drodzy, pamiętacie o tym, że mam brać udział w dubbingu, a powiem wam jeszcze lepszą rzecz. Jak będzie 40 tysięcy łapeczek pod tym filmem, to jednym z bossów w najnowszym Swords and Sandals, który wyjdzie na PlayStation 4, będzie 5 odów. Jesteście na to gotowi? To jest niezwykła informacja dla mnie. Ale Oliwier, chyba wiesz co robisz. Także zostawiajcie łapeczki w górę i pokażcie Oliwierowi, że warto dodać 5 odupa do najnowszej wersji, która ma niedługo wejść na PlayStation. No ale co, przechodzimy do 5 odupa i to jeszcze nie jest turnament. Więc... Znaczy turnament jeszcze nie jest, no najpierw duele i to nie jest Emperor Antares, tylko jakiś tutaj turnament Archangel Mantle. Dobra, a właśnie, czekajcie, bo chciałem sobie zupgrade'ować łuk, co ja muszę z... Co ja odwalam właśnie? Ja mogę mieć Batwinga? Ja z tego nie korzystam w ogóle? 3 agility i mogę mieć jeszcze lepszy łuk? Co ja tu robiłem? Co ja robię tu? Czemu nie mam łuku? Gościu, jestem taki głupi, chyba zrobię piercing suitów. Dobra, wiecie co, wychodzę. Robię enchant tego. Daj mi to. Ile za enchant tego? Dużo, to jest dużo. To 500 000. Może taki sobie zróbmy. Spoisonujmy, nie wiem co mam. Nie, zamroźmy. Strzały, mrożące strzały są dobre. Dobra, wychodzę. No i teraz. No co za chłop, no czemu ja wcześniej nie zrobiłem łuku? Ty idioto, Karol. Dobra, robię save'a, armory. Już mogę jakiś lepszy breastplate? Najlepszy? Mogę ten, ale jeszcze trochę i będę mógł... Jeszcze lepszy breastplate. Dobra, a w Magic Shopie jeszcze jedna rzecz, która mnie interesuje. Właśnie, chwileczkę. Jeszcze teraz miecze. Co będę musiał... Bo już mam ten, jakby Crystal Sword'a, ja go sobie zupgrade'owałem. I 39,42. I kutlas, tak, żeby było jasne, kutlas tam jest. Kutlas bez żadnych pomówień, prawda? To jeszcze miałem sprawdzić. To... Armory. A, dokupić sobie Molten Deada. No jakby bez Molten Deada jeszcze jednego. No ceni się, cholera, ceni się za to. Dawaj mi tu same Molten Deady i Dire Fireball Super Extra Turbo Duel z Bonifacy. Śpi, Bonifacy. Nie podchodź do mnie, tylko nie traf. Bo jak w pierwszym mieście, to wiesz co se może. Ale ten... Te itemy, które on ma na sobie, no najbardziej mi się podobają. Możecie powiedzieć, jaki set podoba wam się najbardziej. No bo ten jakby, ja mam też fajny taki Crusader. Tutaj już mam sobie upgrade'owane niektóre rzeczy pod prawie. Najlepszy, no ale ten paladyński, elficki set podoba mi się zdecydowanie najbardziej. Nie wiem czemu, po prostu jego wygląd. Może dlatego, że jak grałem kiedyś dużo w Tibie, jak byłem młodszy i podobały mi się wszystkie paladyńskie rzeczy. Zawsze grałem paladynem, skillowałem i expiłem paladynami z kamieni na slimach, jak ktoś wie o co chodzi. Zignorujmy tego typa, nie interesuje mnie to, mam nadzieję, że nic więcej się nie da, nie chcę żadnego wrestlingu, to nie jest fame MMA. Gościu, ja tu robię poważne rzeczy, idę po Emperora Antaresa, a ty chcesz tak o sobie powalczyć. Jak mini Mike z Crushfilem, o, dla fejmu. I nic poza tym, piracie, po co ci ten młot? Co, Taylor Swift to jest? To jest pirat? Ember of Taylor Swift, czyli pewnie jej syn jakiś, albo ojciec może Taylor Swift, ciężko powiedzieć. Znacie Taylor Swift? Boże, tyle nowych twórców doszło. Jakieś Ariany Grande, inne, Saramandry, Salamandry. Kiedyś to był Ariana, Jay-Z, Kanye West. Nawet polskich raperów nie było tylu, OSTR. A teraz to już się człowiek w tym wszystkim gubi. Także, moi drodzy, pamiętajcie o 40 tysiącach łapeczek w górę, bo jeżeli taka liczba się pojawi, startuje normalnie do Oliwiera, żeby robił 5 odupa. W sensie już poszła taka propozycja od Oliwiera, to jest najważniejsze, że poszła taka propozycja. Jeżeli 5 odup byłby jednym z bossów, Swords and Sandals w najnowszej wersji, to by było. Gdzie lecisz z tą gwiazdą? Bardzo blisko mnie, dobra, możesz być blisko, ja cię i tak zabija. Stormharcie! Zamroziłem go chyba przy okazji, że nie zginął. No i znowu ma tego pięknego seta. Zobaczy, to jest najlepszy set, jaki w ogóle powstał Swords and Sandals. Oliver, that is the best set in the all game. Dobra, jedziemy. Pyk, waliancie Hilarusie. Też, zobaczcie, taki trochę Avengersowy. Tylko rękawice i to, i ten, i czaszka w Avengersach, a reszta to się nie przyznaje. Wielki miszmasz, no to za ten miszmasz odpowiesz. Miejmy nadzieję, za ile? Za 500? I zamrożenie? O chłopie, ty niebieskiego wąsa ma, ty jakiś sumiasty wąs. Ciekawy typ z sumiastym wąsem. Dobrze, w co ja w ogóle miałem pójść, oprócz defensa? W te agility, tak? Żeby mieć lepszy łuk, ale chyba w defens już pójdę. No łuk sobie zupgrade'owałem. Dobra, pokaż za ile. Tylko 40% szans, snajpem za 40? To jak za 0. Próbuj raz z łuku, próbuj raz i pokaż. 50% szans, czyli tak albo nie, pokaż. 170, no nieźle. No nieźle, jak już takiego damage'a będę zadawał, damage, to będzie dobrze. Asimov, o proszę bardzo. Dobrze, pokaż mi swoje skiny w CS-ie, Asimovie. Gdzie się odsuwasz? Za 500? No,
Już nie ma takich ciosów za 500. Dobrze, że zmieniłem ten czar, no bo ten Dire Fireball no już nie robi takich obrażeń jak kiedyś. Kilka odcinków temu obrażenie 400-500 to było coś, a teraz 700-800 to jest petarda. Ja muszę mieć w ogóle coś jak... To nie uderzaj powerem. Za 200, nie zatruł. Dobra, dobra! Bo do pierwszej krwi, ja zapomniałem, prawie umarłem, ty! Straciłbym trochę kasy na walce z tym typem, jak w ogóle ma kosę śmierci bez kitu. Jak jest gorąco dzisiaj, naprawdę, znowu jest chyba 30 stopni, nie? Ktoś tam z północy, ale kto? On nie ma swojej nazwy, po prostu jest nazwany północniakiem. Ale północniak, ty, na dwie kapy. Szybko, czy pójść w te agility po lepsze miecze? To bo 39 i 42 agility musiałbym mieć. Więc zaraz zobaczymy, ile mamy na teraz. O, slugu! Co ty masz? Co to jest za kijek prawdy z South Parka? Co ty tu wyciągasz do mnie? Te obrażenia są naprawdę genialnie. Dobrze, że zainwestowałem w tę magikę i w ten Molten Dead, bo mogę sobie radzić z bossami. Ciekawe, czy Emperor Antares to wytrzyma. Jeszcze zobaczymy, co tu będzie na tej arenie. Gdzie mnie Molten Deadem? Nie no, muszę naprawdę zupgrade'ować pancerz, bo... Jak puści na mnie 3-4, jakby puścił na mnie dwa takie Molten Deady, jakbym go nie miał na dwa razy, to jest ciężko. Migardzie Borishu! Też na dwa razy, powinien zejść na dwa. No zejdzie na 3, wyjątkowo na 3, bo coś tam, te kamienie były średnio łupane i nie zadały tyle obrażeń, około 600-700. No i tym do Pokebola ostatecznie. Fajną ma tarczę w ogóle, zobaczcie jak lustro wygląda. Lustareczko, powiedz przecie, powiedz prawdę, żygasz nosem czy też gardą, nieważne. Agility, czyli tak, 39 i 42. Defense. Teraz będzie jeszcze prześpi się w tawernie. I teraz jeszcze jednego levela potrzebuję, czyli to będzie znowu długi odcinek. Nie, już jest turnament? Czemu to tak szybko? Czyli teraz co, level jest turnament? Ale jaja. Ale jaja. Dobra, czy opłaca się jeszcze teraz? Dobra, co mi szkodzi? Zostawiasz lajka teraz, a ja jestem Molten Dead Esport. Ile ja mam Molten Deadów? Nie wiem, czy za to kiedyś nie odpowiem. Nie zrobiłem save'a! Nie zrobiłem save'a! Dobrze, może być ciekawie. Chyba nie zrobiłem save'a, tak mi się przynajmniej wydaje. Jest problem, co z tego kijaszka mi zrobisz? Nic, bo jeszcze się wybroniłem. Jeb się uleczył. O kurde, to za 600 to go muszę trafyknąć, jeb mnie za 500. Aha, bo mam jeszcze jeden Molten Dead. Dobra, to jest... Nieaktualne, Franku Inwigilatorze, nie? Inbriated! Skąd oni biorą te nazwy porąbane? Radosławie! Radzio! Radosny Radzio! Radosław Voldemort! Dobrze, pokaż! Ile wytrzymasz? Jeb armor leczy! Dobrze, no oni będą teraz leczyć te armory. Jeb mnie z lightninga, ja cię zbombarduję. Potrzebuję lepsze itemy. Tak chcesz się bawić? Widzieliście to! Zmarnowało mi czar! Zmarnowało mi czar jeden! Co się stało? Jeden HP! I się uleczył! Ile snajpik? No to trzeba go wysnajpować, bo to już nie będzie żartu. Widzieliście to? Zmarnował mi się jeden Molten Dead. To jest zły znak. To jest bardzo, bardzo zła information, ale ja będę spokojnie z nim. 289 leczy się po... Po 2 HP, więc jest dobrze, bo sobie podskakuje i wyniszczę go snajpami, ale zmarnował mi się jeden Molten Dead. Kto to widział? Łapka w górę, bo to trzeba zgłosić. Jak mógł mi się zmarnować Molten Dead? Nie w tym wypadku, kiedy walczę z radosnym Radziem na dystans. Traf chociaż, proszę. Będę ryzykował, bo muszę zadać mu nie 30 damage'a, tylko 228. Dokładnie o to mi chodziło. Dobra, snajpiki. To bardzo 40. Pięciodupie broń się jak najdłużej, żeby nie podchodził. Ja wiem, że ty jesteś wojownikiem na dystans. Leć w lewo, chyba za daleko nie zaleciał. Ale snajpik będzie. Na snajpika wystarczy. Podchodzić to do niego nie będę, bo wali... Ej, ale właśnie, mogę go przecież wykończyć z szarży. Ile mi ta... Za 36. Jakbym trafiał za 70, no to pewnie, że to jest lepsza walka. Nic tu nie ładuj. On musi spać. 44. I mnie spalił! O nie! O! O! A czemu ja go nie zatruwam? O! O! Pięciodupie! Traf, błagam cię, nie! Ściągnął ci helmet w ogóle, z normala powinieneś go wykończyć, a ty z quicków nie trafiasz! Speniałem się trochę przy tej walce, bo Molten Dead nie zadziałał tak jak powinien. To było creepy. Krosant! Co on ma tak naprawdę? No będę ryzykował wszystkie Molten Deady w niego. Fajny ma! Elektryczny topór. W sensie elektryczny młot. Jeszcze dwa razy. Jeszcze raz. Krosaksie! Ile?
Nie trafiłem, zaryzykuję. O, krzykiem ile mnie. I za 200, dobra, wiesz co, nie, dobra to. Jak to sprawy się mają, że ty za 270 krzykiem tak ci waliło z japy śmiercią, że musiałeś mnie zatruć, no to nie. Efretti, what are you doing here? What are you doing? You are from 3 kappa from my kamienie. What are you doing? For 3 kappa, Efreni. 3 kappa, Efreni. Get out of here. Get out of here on my way. Proszę bardzo. I kolejne uderzenie. Half Asset, gdzie mnie przyciągasz? Ja widzę, co ty masz. Ty się nie wygłupiaj, a zatańcz se. Crowd mamy fanatyczny, bo jesteśmy czarodziejami. Za ile? Z bomba 99% szans. No i to będzie ciekawa, fajna walka, 170. Zobaczmy, jakie największe obrażenia zadamy z łuku. No właśnie, na czym to polega, że czasem trafiamy za 170, a czasem trafimy na przykład za 50 właśnie, tak jak teraz, albo za 90. No czemu tak? 60 znowu. No to jakby nie ma sensu. Tryk 80. Pa, podchodzi, cofa, nie wie co zrobić. Buty! Buty mu same chodzą, same grają. No nareszcie trochę lodu wryja, no. Nareszcie, proszę, stop. Wiedziałem, że będzie miał armory, dlatego nie tracić na niego tego. Nie tracić na niego Molten Deadów. Na początek go obijemy, tak do... Musi mieć 300 HP, a potem jak użyje jeszcze jednego armora. To w ogóle też jest ciekawa taktyka, bo jak walczysz z przeciwnikiem... No i teraz muszę używać Molten Deadów. Walczysz z przeciwnikiem... Nie traf mnie tylko. I on na przykład zamiast tak jak ja ma 6 Molten Deadów czy 7, jeb się jeszcze uleczy. No ciekawa taktyka, naprawdę, bo mieczyk ma taki fajny, że obrażenia może zadać. Czy go zbaszować? Zaryzykuję. Dobra, za 100, nie ma. Nie chcę ryzykować. Im mniej HP tracę i armora, tym czuję się naprawdę bezpieczniejszy. Także no tutaj już teraz walki są, moi drodzy, takie, że zasługuję chyba na łapeczkę w górę i hashtag. Czy ja powiedziałem o hashtagu na dzisiaj? Hashtagi to już do końca serii praktycznie. Oprócz ostatniego odcinka z Emperorem Antaresem będziecie mogli zostawiać jakiekolwiek chcecie. A dzisiaj wyjątkowo możecie zostawić hashtag. Hashtag tournament na przykład. Dodam na początku ten hashtag potem. Hashtag tournament. Czy pamiętacie o hashtagu tournament? Zresztą na początku dodam, to będzie wiadomo, jaki jest hashtag. Na 3 kapy. Dobra, bombard jakiś. Pyk! Za 40. To co? Taki łuk kupiłem i 0 damage'a. Może dlatego, że mam mały atak, co? Jeb mnie za 300. I na ręczniki mi ściągną. Nie ręczniki, tylko na ręczniki. W sensie tutaj. Na ramionka. W sensie na przedramionka właściwie. No i to są najlepsze sety. Aż mi szkoda walczyć z takimi ludźmi, bo szkoda mi zniszczyć ten jego pancerz. Taki piękny. Jeb mnie Yang za 90. Ze zwykłego fireballa pewnie. Ile ty masz magiki? 14? Z czym ty do ludzi? Młody aceton. Czy Arteon? 56 HP. Regeneracja? Po co ci to? I nie wiem, za ile miał te regeneracje, ale zresztą regeneracja zamiast jednego Molten Deada to by była chyba najlepsza opcja, bo armor armorem, ale jakbym odpalił w pewnym momencie regenerację i leczyłoby mnie za 500, no to już coś. Grand Duke Jonathan Loxley! Dobra, mamy jakiegoś Irlandczyka, który co, chce tu powalczyć? Z tym? Z kastetem do ludzi? Dobra, wiecie co, zakładam te okulary, bo... Widzę, że przeciwnicy to chyba tylko bossowie mogą coś tam zamieszać w moim kotle Panoramixa, żeby zrobić jakieś obrażenia. Seti the Giant! I am Giant Raji Boma Sugar. Tell me what you think! I am. Tell me what you. Teraz żeś mnie wkurzył. Dobrze, że normal siadł. Ściągnął mi hełm. 15% szans, czy 13% na normal. Trafiam. To jest cały pięciodup. To jest naprawdę legenda. Jak on pojawi się w wersji na PlayStation 5 jako boss, obowiązkowo będziecie musieli w to zagrać. To będzie coś legendarnego. Sounds! Jak brzmisz? Sounds! Jak to brzmiało? Jak brzmiała twoja śmierć na arenie? Ile mi tam w ogóle zostało? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, trzy. 6 typa i boss. Dobrze. No tak już to będzie wyglądać do końca, bo co ja mam z nimi zadzierać? No mogę jeszcze z miecza. Jeb za 70. Za 99. Podleć i 300, dobrze. Żeby nie było tylko, że Molten Dead, okej? Okay? Jak jest szansa, że mogę trafić, to będę ryzykował. No tu już mniejsza szansa. Nagi! Gościu, nie rozbiera się na turnamentach. Chyba, że to jest jego taktyka. On nie ma czarów, ale rozbiera się i wtedy tłum większą atencję mu daje. Większy crowd, więcej zarabia. Czajcie, goście rozebrani, zresztą taki jest motyw na świecie istnieje. Im bardziej się rozbierasz, tym więcej zarabiasz. Ty tego nie rób, mój drogi. Naprawdę jesteś bardziej ambitniejszy niż to, co robią niektórzy inni. Także dobra, kto teraz? Douglas Ciemny. Co to masz ciemnego? Chyba ten Knight Sword. Knight Sword. Już nawet pamiętam itemy ze Sword and Sandal. To jest dobrze. Ja mam lepszy miecz. A teraz jakie obrażenia mógłbym ci zadać, przyjacielu? Szarża mała. Zobaczmy. Normal! Charge! 40. 0. 70.
Czemu ja nie trafiam w tych ludzi? No muszę mieć chyba większy co, a tak. Szkoda kamieni na tych jeleni. Dalej. Muszę podpisać normalnie, jak jakaś firma brukarska ogląda, albo ludzie tworzący cement, albo kamienie, kamieniarstwo, dajcie znać, na pewno wejdziemy w jakąś współpracę. Pięciodób będzie waszą twarzą kamieniarską. Ludzie będą kupować u was kamienie. Myślicie, że to by przeszło? Will stracony. Dobra, pokaż ile. O, tu, ile power? No szkoda. Ale normalem bym go pewnie pierdyknął, co? Quickiem? Jak ja z quicka nie trafiam, a normalem trafiam z criticala. Normal! Tu już quickiem go zabije. Jeb, jeszcze przeżył, ale spoizonowany. Trucizna między pachy dla tego przyjemniaczka. Dobrze. Ulany! Znaczy Ulwajn. Wysoki kolega, ale co on ma za mieczyk? Pokaż go. Co on ma za mieczyk? Za ile? Dobra, to nie! Ty, ulany! Swift sandały! Zrymowało się coś, ale nie do końca. Lep się uleczył, ale po co? Jak moje kamienie... Po co? Adulacja, dziękuję za piękne kwiaty dla pięknej pani, czyli dla mnie, dla pięciodupi. Pięciodupi, moi drodzy. No i co? Jeszcze 3% i dwóch? Dobra, Falcon, Destructor. Znowu... ten już to... Dobrze, że wziąłem łuk, to się odsunę. Pokaż mi, ile mam szans. 99 za 150. No i takie obrażenia, to ja rozumiem. 170, mrożonko. Jak z bossami po prostu, na bossach tak powinno być. Kacie, bo mi tak przekrzywiło okulary, że nic nie widzę, co jest na ekranie, jest ciężko. A, bo ja tu jestem, dobra, tu siedzę. 130 go zaatakowałem. Ja się odsunę, bo nie atakuj. Dobra, ja tu pójdę trochę w tę stronę, popatrz. Bombard 88. I między ucho piercing, prawda, miód wsadzony bliżej. Dobrze, i Molten Dead. Raz, żeby nie trafił tylko za 1800, bo będzie źle. Molten Dead, 50 HP, 400, nie? Dobrze, pokaż bossa. Może dlatego tak teraz jest to zrobione, że turnamenty trwają krócej. Teraz co miałem pójść? Czy teraz się opłaca jeszcze pójść w Agility? Tak, bo wymienię sobie na lepszy miecz i... A więcej życia, o troszeczkę. Dobra, Sandalfon! Archangel Sandalfon! Czyli sandały, tak? Jak wyglądasz? Sprawdźmy się, ile przyjmujesz na czoło. 200, jak mnie przyciągnął. Z basza i się odsunął. No debil, przyciągnął mnie, żeby się odsunął. To było mądre. Idiota, blok, za ile mnie? 500, oj nie, to Molten Deady. To nie ma co się z... Adulacja i kolacja, proszę bardzo. Nie ma co się z nim tu patyczkować. Jeszcze adulacja. Co daje tak naprawdę adulacja? 77, Molten Dead. Nie śpi. Trafię go za 89? Oj, szkoda, jeszcze raz. Proste! Jak oglądałeś mnie na padzie, pobaw się analogiem i zostaw łapkę w górę. Hashtag turnament. I teraz aż z ciekawości sprawdzę po prostu, czy teraz jest Emperor Antares. Czy to jest ten moment? 29. Finest, the Emperor Finest. Emperor Antares! Ale go złoję! Pokaż mi jeszcze, jakie mogę sobie miecz pierdyknąć przed końcem, żebyś... A tutaj 45, to bym musiał pójść w Agility, żeby mieć tego scimitara. Dawaj to! Dawaj to jeszcze! Enchantujemy, dawaj! Dawaj! 4... O kurde, to mnie nie stać. A tu mnie ledwo stać. Dobra, taki tutaj. Lodowy miałem łuk, to tu ze śmierci, albo ze śmierci. Dobra. A level, który mam 47, czyli brakuje mi jednego do najlepszych itemów przed turnamentem. Czyli teraz zrobię wszystkie duele i Emperor Antares. Zacieram ręce. I moi drodzy, tyle ode mnie w dzisiejszym odcinku. Zostaw łapeczkę w górę, 40 tysięcy łapeczek i uwierzcie mi, że pięciodób będzie jednym z głównych bossów w grze Swords and Sandals na PlayStation 4, które wyjdzie długo, bądź niedługo, bo jeszcze nie wiemy, nie znamy dokładnej daty. W każdym razie bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Do Emperora Antaresa zostało ostatni odcinek, także przedostatni odcinek to był teraz. Zostawcie łapeczkę, hashtag turnament. I tyle ode mnie. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Trzymajcie kciuki za pięciodupa, żeby dał sobie radę z Emperorem Antaresem. Łokieć. Puh.